Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Konferencja prasowa. Pierwszy szkolny dzwonek. Manifestacja patriotyczna. Za nami konferencja prasowa. Tym razem przedstawiciele ratusza spotkali się z mediami przy mostku na skwerze Leona Wyczółkowskiego, czyli popularnej Zofiówce. W konferencji wziął udział prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Adriana Herman, pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą Karol Legumina oraz Marek Michalski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia. Konferencja dotyczyła Festiwalu Młodych i Wiewiórinki. Witamy Państwa na konferencji prasowej. Dzisiaj w pięknym plenerze jesteśmy, będziemy mówić o Festiwalu Młodych. Przede wszystkim jest ze mną Pan Prezydent Ryszard Brejza, Pan Karol Legumina, pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych i jednocześnie opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej, którą reprezentuje dzisiaj Pan Marek Michalski. Witam wszystkich serdecznie. Jak Państwo widzą, klimat wakacji, relaksu jeszcze trwa i myślę, że będzie trwał jeszcze przez cały wrzesień. W połowie września przygotowaliśmy dla młodych, ale nie tylko młodych wiekiem, ale również młodych duchem, mnóstwo atrakcji, a o szczegóły i informacje poprosimy Pana Prezydenta. Proszę Państwa, wakacje się skończyły, jest 1 września, natomiast nie skończyło się lato. Co roku pamiętamy o tym, że lato trwa jeszcze po rozpoczęciu roku szkolnego przez kilka tygodni. Tymczasem młodzież mamy już w domach, pojawia się w szkołach, więc wypada przystąpić do realizacji takiej tradycyjnej imprezy, którą od lat staramy się, organizując wspólnie z młodzieżą, osłodzić troszeczkę ten powrót z wakacji do domów i do szkół, organizując Festiwal Młodych. Festiwal Młodych organizowany przez młodych, dla młodych, czyli przez młodzież, dla młodzieży, przy naszym zaledwie wsparciu. Moc atrakcji, coś cudownego, coś wspaniałego. Warto jest z tej oferty skorzystać. Jedną z propozycji będzie śniadanie na trawie. Będzie piknik. Popatrzcie Państwo, jak to cudownie się prezentuje. Coś pięknego. Taki jest Inowrocław, taka jest młodzież inowrocławska również. Potrafimy się również i bawić. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału, do skorzystania z naszej oferty. Szanowni Państwo, pierwszy dzień atrakcji to rozpoczynamy dosyć późno, około godziny 20. Zachęcamy wszystkich chętnych inowrocławian do udziału w koncercie. Gwiazdą będzie grupa hip-hopowa, bardzo dobrze znana, myślę, młodzieży, 1.8L. Z najbardziej takich popularnych i piosenek to Jak zapomnieć. Myślę, że każdy zna chociażby refren tej piosenki. A o godzinie 20. drugiej zapraszamy młodzież z opaskami do pubu Kropa. Tam odbędzie się after party. I takim akcentem rozpoczynamy ten festiwal młodych. A w drugi dzień, co przygotowaliśmy, proszę pana Karola. Drugi dzień, niedziela, godzina 10. Tak jak pan prezydent tu już wspomniał, rozpoczynamy śniadaniem na trawie. Może nie bezpośrednio na trawie, ale na kocu. Szanowni państwo, zapewniamy oczywiście to śniadanie. Zapraszamy młodych, zapraszamy rodziny z dziećmi. Po śniadaniu dzieci oczywiście będą miały zapewnione atrakcje w postaci animacji. Pozwolicie Państwo, że się będę posiłkował kartką, bo tych atrakcji dla najmłodszych jest sporo. To będą wielkie bańki mydlane, tańce animacyjne, zabawy i konkursy dla dzieci, rodzin i dorosłych, gry planszowe XXL, tuba animacyjna do skakania, podwójne spodnie, kubełkowe szczudła, efektowne pokazy chemiczne, kolorowe wulkany, gigaklocki Lego, warsztaty mydlarskie, warsztaty slime i warsztaty gipsowe.
Następnie będzie można zrelaksować się w tak zwanej strefie chill out. Będzie można odpocząć na takich oto leżaczkach, które widzimy tutaj za nami. Będzie można posłuchać muzyki, zrelaksować się. Następnie z pomocą przychodzi biblioteka miejska, która zapewni kącik gier planszowych i płyt winylowych, także nie lada gratka dla miłośników gier RPG czy dla miłośników dobrej muzyki. Proszę Państwa, czekają także nas konkursy z nagrodami, pokaz zumby, a także food trucki dla głodomorów. Także zapraszamy tutaj niedziela od godziny 10 do 16. A późnym wieczorem? O 20.30 zapraszamy Państwa na plac masztowy Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei Niepodległości 4 na pokaz filmu Bohemian Rhapsody. Szanowni Państwo, kolejnym tematem, który chcielibyśmy poruszyć, jest odlotowa wiewiórinka. Informowaliśmy już, że wiewiórka pojechała na lotniska w Gdańsku i w Bydgoszczy. Mamy jeszcze jedną akcję. Odbędzie się ona w ten weekend września i wiewiórinka odwiedzi lotnisko w Warszawie, Warszawa Modlin. Tak jak wspominaliśmy, prowadziliśmy rozmowy z kilkoma lotniskami, a ten port lotniczy również wyraził chęć współpracy i wiewiórinka również tam będzie promować Inowrocław. Oczywiście pełna fotorelacja z wydarzenia będzie dostępna na stronie facebookowej, którą prowadzi wiewiórinka, a także w naszych mediach, także serdecznie zachęcam do śledzenia przygód wiewiórinki. Wiewiórinka wiele wspaniałych dla nas zyskała opinii jako mieście Inowrocławiu. Pojawiła się najpierw w 100 miastach w ramach stulecia niepodległości Polski, a obecnie pojawia się na lotniskach i wszędzie zbiera doskonałe noty. Chcę Państwu powiedzieć, jest to niespotykany w Polsce pomysł na promocję, stosowany tylko i wyłącznie przez nas, przez Inowrocław. I to niewielkim kosztem, naprawdę niewielkim w stosunku do uzyskiwanych efektów. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję, dziękuję wiewiórinko, gdziekolwiek nie jesteś w tej chwili. W niedzielę 1 września odbyły się w Inowrocławiu obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość patriotyczną pod pomnikiem obrońców Inowrocławia poprzedziła msza święta w intencji ojczyzny miasta Inowrocławia i ofiar II wojny światowej w kościele garnizonowym. W manifestacji wzięli udział przedstawiciele m.in. władz samorządowych, pocztów sztandarowych, szkół, organizacji kombatanckich, kompanii honorowej garnizonu Inowrocław, a także tradycyjnie orkiestra dęta inowrocławskich kopalń soli Solino S.A. pod pomnik obrońców w Inowrocławia delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze. Wydarzenie sprzed 80 lat przypomniał prezydent Ryszard Brejza. Panie prezydencie, od 1 września 1939 roku z każdym rokiem jest coraz dalej i chyba tym bardziej warto pojawiać się tu, warto o tym dniu przypominać. Oczywiście, coraz mniej uczestników i świadków tej tragedii II wojny światowej żyje. Coraz mniej jest spośród nas, coraz mniej jest tych, którzy mogą nam opowiedzieć o tych okrutnych czasach. Warto jest sięgać pamięcią wstecz, choćby dla uświadomienia młodemu pokoleniu, jaki to był kataklizm, jakim kataklizmem była II wojna światowa, ile okrucieństw spowodowała ludzkości i w sercach wielu narodów. No i Inowrocław oczywiście nie był białą plamą na mapie tych tragedii podczas okupacji. Tutaj także działy się rzeczy straszne. Oczywiście. Stoimy tutaj w miejscu, w którym za nami znajdował się budynek szkoły wydziałowej. Przepiękny budynek, taki mniej więcej jak budynek sądu. Po drugiej stronie ulicy Gabriela Narutowicza budynek szkoły był broniony przez młodych Inowrocławian. Częściowo tylko wypalony i Niemcy w 1939 roku podjęli decyzję o rozebraniu tego budynku, tak aby ślad po tym symbolicznym punkcie obrony Inowrocławia nie pozostał już na tych ziemiach. Inowrocławianie nie poddali miasta. Niemcy się mścili. Za to wysiedlono około 1000 mieszkańców Inowrocławia już w 1939 roku i potem powtórzono drugą taką falą wysiedleń w 1940 roku. Doszło do tragicznych wydarzeń w więzieniu inowrocławskim w październiku
zostało zamordowanych kilkudziesięcioro zakładników, wśród nich prezydent były miasta Inowrocławia, elita inowrocławska, przedstawiciele różnych partii politycznych. Mieliśmy do czynienia z okrucieństwem przez cały okres okupacji, aż do usunięcia Niemców z Inowrocławia w 1945 roku. Niestety historia Polski się tak potoczyła, że we wrześniu musimy przypominać dwukrotnie o takich tragicznych wydarzeniach dla naszego narodu. Tak, bo był i drugi dzień, 17 września. 17 września dostaliśmy takie uderzenie z drugiej strony granicy, od strony wschodu, wojska bolszewickiej Rosji, Związku Sowieckiego zaatakowały nas i w tym momencie, można powiedzieć, losy kampanii wrześniowej rozstrzygnęły się. Nie było szansy na obronę, tym bardziej, że nasi sojusznicy w 1939 roku, Francja i Anglia, odmówiły nam bezpośredniej pomocy. Złamane zostały wszystkie traktaty, traktaty sojusznicze z Anglią i Francją, przez Anglię i Francję. Został również złamany traktat z Rosją, zawarty ze Związkiem Sowieckim, który był to traktat o nieagresji, który mówił, że szanujemy swoje granice. 1939 rok to rok okrutny, również i w zakresie dyplomacji, bo pokazał, że nie można wierzyć traktatom, nie można wierzyć sojusznikom, nie można wierzyć praktycznie, trzeba liczyć na siebie przede wszystkim i to jest tragiczne. We wtorek 17 września mszą świętą i złożeniem okolicznościowych wiązanek kwiatów pod obeliskiem ku czci Polaków pomordowanych na Kresach upamiętniona zostanie w Inowrocławiu 80. rocznica napaści Rosji Sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. Rozpoczął się rok szkolny 2019-2020. W Inowrocławiu w samych szkołach podstawowych łącznie będzie uczęszczać 4844 uczniów w 230 oddziałach. Do klas pierwszych będzie chodziło 583 uczniów w 29 oddziałach. Jeśli chodzi o nauczycieli, to w placówkach podległych miastu uczyć będzie 717 belfrów, 572 w szkołach i 145 w przedszkolach. My na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego byliśmy w szkole podstawowej numer 16, gdzie rozmawialiśmy z dyrektorem szkoły Wojciechem Halakiem. Tak, to trzeba powiedzieć, że dla Was, dla szkoły podstawowej numer 16, ten rok szkolny jest wyjątkowy. Na pewno już lekcje nie będą tak długo jak wcześniej. No tak, zgadza się. Rozbudowa szkoły jednak bardzo poprawiła warunki dla uczniów i w tym roku najpóźniej zajęcia będą kończyły się o 15:15 i to tylko dla niektórych wybranych klas. Oczywiście mówimy o zajęciach obowiązkowych, nie mówimy o kółkach czy jakichś dodatkowych zajęciach. No wiadomo, uczniowie w jakiś sposób przeżywają ten początek roku szkolnego, a jak z dyrektorem szkoły? Jest adrenalina? Jak zwykle, no zawsze jest to jakieś nowe wyzwanie, życie niesie pełno niespodzianek. W tym roku wprowadzamy dziennik elektroniczny, też dla nas jest to zupełnie nowa sytuacja, dlatego tak późno wprowadzamy, ponieważ mieliśmy bardzo kiepskiej jakości łącze internetowe i dopiero po doprowadzeniu światłowodu mogliśmy wskoczyć na głęboką wodę i od września będziemy mieli dziennik elektroniczny. To uczniom samych piątek, a czego życzyć dyrektorowi? Zdrowia i jak najwięcej spokoju jednak. Słowo zamieniliśmy także z uczniami szesnastki. Z nami Jakub, witam serdecznie. Dzień dobry. Która klasa? Siódma. A. Siódma. I jak, zadowolony z planu lekcji? No nie, fizyka, chemia dochodzi, nie jestem zadowolony. A, czyli nie jesteś umysłem ścisłym? Nie, nie. No dobrze, to teraz coś łagodniejszego, jak wakacje? No wakacje dobrze minęły. Wyjechałeś gdzieś? Nie, w tym roku nie, tylko na obozie byłem. To czego życzyć Ci na ten rok szkolny? Co, dobrych ocen. No. Z nami Nadia, która klasa? 6A. Jak, zadowolona z planu lekcji? Tak. Dlaczego? Nie wiem, mamy po prostu fajne lekcje. No i jakieś plany na ten rok szkolny? Same piątki? No, mam nadzieję. Uda się? Chyba tak. A jak wakacje? Wypoczęłaś? Bardzo, chociaż miałam nogę w gipsie. A, to tak nie do końca. Ale gdzieś wyjechałaś z tą nogą, czy nie? Wyjechałam na wakacje nad morze, do Łeby. Z nami Zosia, 8 klasa, tak? Tak, tak. Zmotywowana do pracy? Tak, jestem pozytywnie nastawiona. No już znasz plan lekcji, jakie refleksje?
Jestem bardzo zadowolona, ponieważ mamy na ósmą, lekcję kończymy dosyć wcześnie i jestem bardzo zadowolona. Ósma klasa, czy już w głowie masz jakiś pomysł, gdzie dalej do szkoły? No już jakieś zarysy są, jednak ten rok będzie decydujący i zastanowię się jeszcze. To jeszcze zapytam o wakacje. Wypoczęta? Byłaś gdzieś? Tak, jestem bardzo wypoczęta. Byłam na Słowacji. No i jestem zadowolona. Można wracać do szkoły. Do samych piątek. Dziękuję bardzo. Z nami Natalia, też ósma klasa, tak? Tak. Czujesz, że to ważny rok przed tobą? Bardzo ważny. Czyli jesteś bojowo nastawiona? Tak, w 100%. Plan lekcji, jak się podoba? Bardzo fajny, szczególnie w porównaniu do tego, który był w zeszłym roku, no bo no nie byłam zadowolona, a teraz jest naprawdę super i jestem bardzo zadowolona, że mamy codziennie prawie na ósmą. Ale z radością wracałaś do szkoły, czy chciałabyś mieć jeszcze trochę tych wakacji? Znaczy no, z jednej strony fajnie, bo już się teraz stęskniłam, a z drugiej strony wiem, że już tak za 2 miesiące się zacznie naprawdę ta taka solidna nauka. Aha, i gdzie dalej do szkoły? Jakie plany? Chciałabym iść do liceum i szczególnie na profil biolchem, ale jeszcze myślę nad wyborem tej szkoły tak dokładnie. A wakacje udane? Tak, bardzo. Gdzieś wyjechałaś? Byłaś gdzieś? Tak, byłam w Albanii. I pogoda udana? Podobało się? Bardzo. To wszystkiego dobrego, samych piątek. Dziękuję. I szóstek przy okazji. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.